Ja mam takie krótkie świadectwo odnośnie drobnych, bardzo drobnych, znaczy no według mnie, rzeczy, które mogą dużo zmienić. Jak tutaj się przeprowadziłem, około miesiąc po, zostałem przekonany do tego, żeby zmienić swoje imię i nazwisko na Facebooku. Okazało się, że to były ogromne otwarte drzwi, których ja w ogóle nie zauważałem. Po 2 miesiącach byłem tak zdeptany, że się czołgałem. Później byłem u Norberta i Norbert zwrócił mi uwagę na to, że osoba, która ma zmienione imię i nazwisko na Facebooku, coś ukrywa. Wtedy do mnie przyszło mi, żeby to zmienić, chęć po prostu od razu zmienienia tego, bo ja o tym zapomniałem. I jak tylko to zmieniłem, zaczęły ze mnie te ciężary schodzić. I jest coraz lżej, coraz lżej, coraz lżej. Więc czasami takie drobne bardzo rzeczy mogą niesamowicie namieszać. Ja nie widziałem tych drzwi, bo ja uważałem, że to jest jakaś pierdoła. A się okazuje, że to było coś dużego. I to wszystko.